pierwszym w 2018 roku wydaniu Pulsu Świętochłowic, serwisu z najważniejszymi informacjami z życia miasta. O tym, jak wyglądał miniony rok w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego, Orszaku Trzech Króli, Balu Żużlowca i wspólnym kolędowaniu w Lipinach, powiemy w dzisiejszym wydaniu naszego programu. Serdecznie zapraszamy. Dla wielu początek stycznia to czas podsumowań. Sprawdzamy, jak statystycznie rok 2017 zapisał się w historii Świętochłowic. W minionym roku zarejestrowano około 770 aktów urodzenia, około niecałe 200 aktów małżeństwa i około 560 aktów zgonu. Na przełomie ostatniego minionego roku mieliśmy jedną stulatkę, panią Helenę. No, w dobrej formie oczywiście była, odwiedził ją pan prezydent. Orszak Trzech Króli swoje korzenie ma w krajach hiszpańskojęzycznych. W Polsce, choć tradycja orszaków jest młoda, to te największe uliczne jasełka przyciągają co roku tłumy. Orszak przeszedł także ulicami Świętochłowic. Tu świętowanie rozpoczęło się pod Muzeum Powstań Śląskich, gdzie specjalny spektakl zaprezentowali aktorzy Gliwickiego Teatru A. Były duże anioły, były zasłony dymne. Anioły trzymały takie wielkie laski, na których się palił taki dym, leciał. Tam była jeszcze taka pani, która dźwigała taką kulę. Potem była ofiara koron i ubrań dla trzech królów. Orszak Trzech Króli to inicjatywa, która od lat przyciąga całe rodziny. Tym bardziej, że w tym roku wyjątkowo dopisała pogoda, a wspólne kolędowanie i świętowanie pozwala czuć magię minionych świąt. To jest super, super pomysł i tradycja. Dzieciakom się przedstawienie bardzo podobało. Zgadza się. To jest nasz trzeci raz na korowodzie. Pierwszy raz w Świętochłowicach i bardzo nam się podoba i prawdopodobnie za rok też będziemy tutaj. Orszak Trzech Króli w tym roku pokonał trasę spod Muzeum Powstań Śląskich do kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Tego samego dnia w ramach 6. kolędowego koncertu noworocznego dla mieszkańców Świętochłowic zaśpiewał chór Sand and Grace. Sportowcy mają bal sportowca, żużlowcy od 3 lat bawią się na balu żużlowca. To z jednej strony integracja środowiska, z drugiej podziękowanie dla tych, którzy rozwój żużla w Świętochłowicach wspierają. Cały sezon za nami, bardzo trudny sezon, a tu jest taka możliwość, żeby po sylwestrowych zabawach, po święcie móc się ze sobą zintegrować i wspólnie potańczyć. Bal żużlowca to nie tylko moment odpoczynku. Dla zarządu klubu to czas rozmów o przyszłości świętochłowickiego żużla i nieco luźniejsze, jednak poważne rozmowy z partnerami biznesowymi. My też czasami potrzebujemy pewnego rodzaju takiego rozluźnienia, żeby pewne sprawy też dograć wraz z sobą. Spotykamy się też bardzo często, ale w tak szerokim gronie to raz w roku można być na balu żużlowca, a potem wyrywkowo poszczególne środowiska. Tutaj wszyscy są zintegrowani. Można pożartować, razem pobawić się i przy wspólnym stoliku powiesiadować. Podczas balu przeprowadzono licytację. Zebrane środki zasiliły szkółkę żużlową. To tradycja, którą mieszkańcy Lipin kultywują od 18 lat. W Centrum Kultury Śląskiej Grota w Świętochłowicach-Lipinach zorganizowano kolejną, 18. edycję rodzinnego kolędowania. Pierwszy raz przed 18 laty, jak wpadłam na ten pomysł, żeby ludziom wpajać tradycję śpiewania kolęd, żeby ona nie zanikała, to myślałam, że to po prostu rok, dwa i nie będzie chętnych. A okazuje się, że 18 lat i od 18 lat zawsze pełna sala. Nie inaczej było w tym roku i kolejny raz mieszkańcy Lipin udowodnili, że wspólne kolędowanie to wyjątkowa forma integracji międzypokoleniowej. To jest budujące, że nie tylko starsze pokolenia, ale przychodzą też młodzi i przychodzą z dziećmi. Warto pamiętać o następujących wydarzeniach. W środę 17 stycznia o godzinie 19 w Centrum Kultury Śląskiej w ramach Teatru Świętochłowice będzie można zobaczyć spektakl Czekając na Otella w wykonaniu Teatru Druga Strefa. Bilet wstępu 20 zł. W czwartek 18 stycznia o godzinie 18 w wieżach KWK Polska spotkanie z Edytą Kaszycą poświęcone Ryszardowi Riedlowi. Wstęp wolny. W czwartek 18 stycznia o godzinie 17 w pawilonie Osirskałka odbędzie się spotkanie z prezydentem miasta Dawidem Kostępskim na temat planowanej inwestycji na terenie przyległym bezpośrednio do drogowej trasy średnicowej, tak zwany Martinschacht. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Następny Puls Świętochłowic już za tydzień. Zachęcamy do oglądania nas i subskrybowania naszego kanału.